Dzień dobry, dzień dobry, moje skarbeczki. Ten filmik jest dla Was w podziękowaniu za to, że jest nas już, kochani, 6000 tysięcy. Nawet nie zauważyłam, jak to przy tej pracy dzień dzień z kartami. Bardzo dziękuję za zaufanie. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną. Oczywiście, że się odwdzięczę. Będą karty. I słuchajcie, jest mi niezmiernie miło. A jeżeli słuchacie mnie teraz pierwszy raz, no to subskrybujcie kanał, kochani. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, bo zupełnie niedawno ten kanał stworzyłam dzięki mojej Facebookowej grupie. To dziewczyny z grupy Kartyna Miłość mnie namówiły, aby zacząć mówić to, co pokazuje i piszę na stronie. Przyznam się Wam, że strasznie mi było ciężko, bo należałam do osób takich, co już zaczynam właśnie obierać łupki koło paznokcia, czyli już stres jest i tak było całe życie. Że jeśli miałam wystąpić przed publicznością, to się stresowałam. Pamiętam mój pierwszy występ w szkole muzycznej. Miałam mokre ręce, miałam grać i mówię, dzięki Bogu, że nie muszę mówić. A dzisiaj, kochani, przemawiam do Was z miłością, z chęcią. I wstaję rano i jeszcze na jedno oko nie widzę, jeszcze kawy nie robię, a już lecę, robię Wam kartę dnia. Mam z Wami kontakt i to jest piękne, że jestem tutaj dla Was. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał. Dziękuję, bo dzięki Wam mogę kupować karty. To jest coś pięknego, naprawdę takie podziękowanie. Film dostajecie w sumie za darmo. Zostawiacie tylko lajka, bo wiecie, że nas też rozliczają. Zostawiacie komentarz i to jest wspaniałe, że że możemy sobie wzajemnie pomóc, tak? Więc kochani, jeżeli chcecie, żeby kanał nadal był istniał, udostępniajcie, wysyłajcie w świat yy, horoskopy, zapraszajcie osoby. Zapraszam was też na mój Facebook. Jak sobie wpiszecie karty na miłość, od razu wam wyjdzie moja ukochana karta cygańska. Skarby, jeśli ktoś do tej pory mnie nie zna, mam na imię Sylwia, mam 50 lat. Zajmuję się kartami odkąd pamiętam, a pierwsze moje karty, takie prawdziwe, które miałam i już stawiałam, to wieku 19 lat. Jestem samoukiem, <laughs> jak się okazało. Przyszłam do kobiety, której kiedyś pomogłam na ulicy. Ona kiedyś przyjęła klientkę, ja jej tam pomagałam sprzątać, bo to była bardzo, bardzo starsza pani, trochę niedołężna. I kiedy ta dziewczyna wyszła, to jej powiedziałam, czemu tak odczytała te karty, nie inaczej. I ona była zaskoczona, skąd ja to wiem. I tak się moja historia zaczęła z kartami. Z kartami cygańskimi, a pierwsze karty tarota kupiłam na poczcie. Bo pani mówi, niech pani kupi, bo muszę mieć jakąś, jakąś tutaj, bo nas rozliczają. I ja po prostu te karty kupiłam. Nie czułam wtedy tarota, nie czułam. Zawsze były aniołki, zawsze były runy i karty cygańskie. I dla tej pani po prostu zrobiłam to, kupiłam pierwsze karty pana Świętej Pamięci Soligi. I jestem mu wdzięczna za to, bo od tej pierwszej tali poszedł zakup następnych, i jakbym miała Wam powiedzieć, ile na dzień dzisiejszy mam tali, to bym skłamała, bo nie wiem, bo mi brakuje szafki. Tu, jak wiecie, mam komodę, a tam mam taką, taką stojącą szafę, i ona jest pełna 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 kart anielskich. Takie, jak te, które będziemy dzisiaj mieć. E, kocham to, co robię, i cieszę się bardzo, że po 30 latach pracy e, moja praca to jest moja pasja i hobby. I z tego, z tego się cieszę. Nigdy nie sądziłam, że będę miała działalność gospodarczą, że ja będę szefem sama siebie. A jestem. I chciałabym podziękować mojej mamie, która mnie tym zaraziła, a jej nie ma od stycznia. Wiecie o tym? Kochane aniołki, dla każdego z Was będzie przesłanie. Z tych oto kart. Anioły światła. Znacie, kiedyś były co niedzielę. I zrobimy tak, że wylosuję wam trzy, o jak się proszę, jak, jak ciśnie się. Widzieliście? Mamy trzy. I wy sobie wybierzecie jedną z tych trzech. Tą, tą czy tą. Pierwsza, druga, trzecia. Odczytam Wam na koniec, a najpierw dla każdego znaku zodiaku zobaczymy rady, ewentualnie ostrzeżenia. Na teraz. Ale mam niespodziankę. Zawsze robimy od baranka, tak? Czyli od mojego znaku. A dzisiaj zrobimy od rybek. Czy zrobię czasówkę? Mam nadzieję, że zrobię, aczkolwiek. Yy... Jest bardzo późno w nocy i ja nie wiem, czy rano mi się przypomni. Jakbym zapomniała, to może jakaś miła osłupka zrobi, co? Oczyścimy. Usiądźcie sobie wygodnie. I rybeczki jako pierwsze. Kochani, uważajcie na wiadomości. Uważajcie, sprawdzajcie spamy. Um, odpisujcie. Może przyjdzie jakiś... Um, rachunek niezapłacony, może jakaś wiadomość. Będziecie zaskoczeni. Ta informacja, która przyjdzie, trochę Was zbije z pantałyku, bo może to nie być miła wiadomość, więc uważajcie. Może jakiś rachunek, tak czuję, że jakiś rachunek przyjdzie większy. Ja się też przed chwileczką, kochani, zalogowałam... Do prądu i trochę mi wyszło więcej, czyli no tak, no ja już od 14:30, 15:00 muszę świecić światło, więc podejrzewam, że Wy też możecie mieć po prostu większy rachunek, tak? Wodniki. Smutna mina, depresja. Będziecie bardzo za kimś tęsknić. Może pochowaliście kogoś. Może, kochani, choroba. Może trudny czas. Karta Depresji mówi o tym, żeby pamiętać jeszcze o tych, którzy żyją. Żeby nie zamykać się na wszystko, co nas otacza. Może będzie trudne się z kimś, kochani, pożegnać, rozstać. Może ktoś nas zostawił, ale mam tutaj, kochani, kolejną kartę bardzo dobrą i ja specjalnie podglądam, że w tym kłopocie może ci ktoś pomóc. Ktoś, kto przychodzi do twojego domu, ktoś, kto siedział z tobą w pokoju, może to być mężczyzna. Pomyśl o tym, kto to by mógł być. Wodniku, nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Tyle ci powiem. Koziorożce. masz rozmowę o pracę, to się przygotuj. Składałaś gdzieś CV, przygotuj się. Jest tutaj pokazany starszy mężczyzna, może urzędnik, może kochani, ktoś ważny, dyrektor, szef. Na, na takiego człowieka proszę zwrócić uwagę, bo on o czymś myśli. Nie wiem, czy chce ci dać awans czy chcę Ciebie podmienić, nie wiem, nie wyczuwam, aczkolwiek na, koniec jest, na końcu jest dziecko. Zaproś może tego dziadka na Wigilię, może do jakiegoś, do jakiejś osoby musisz być bardziej sympatyczny. Tak wyczuwam. Strzelce. Zwróćcie uwagę na kobietę. Matkę, teściową, żonę. Jest tutaj kobieta. Należy jej się większa uwaga. Mam takie przeczucie, kochani, że to jest ktoś bliski. Może ktoś czeka na zaproszenie na randkę, na telefon. Jak się masz? Może zaproszenie na Wigilię? Pomyślcie. Może to jest nawet sąsiadka. Dobra? Skorpiony. A się zawsze kurczę, płacze, jak tu z wami gadam. No, wiadomości przyjdą, na które czekacie. Ja myślę, że się bardzo ucieszycie z tych wiadomości, bo czekacie na niedługo. Może się odezwać um, do mężczyzn odezwie się kobieta do kobiet odezwie się mężczyzna. I do tej pory myśleliście, że ta osoba nie jest dla was. Będziecie zaskoczeni, jak to się potoczy. Fajne wiadomości. Wagusie. A dla Wagusi mam Komornika, ale wam wylosowałam. No, słuchajcie, sprawy urzędowe, sądowe załatwiamy do końca roku. Naprawdę nic nie może zostać. Musicie wymieć na to oko. Może jakieś sprawy związane z kobietą, starszą kobietą, główną kobietą, matką, teściową i tak dalej. Pozałatwiajcie te sprawy. Może ktoś nie umie sobie rachunku opłacić. Pamiętajcie o tym. Panny. Sądy. Albo ślub, albo sprawy urzędowe załatwiajcie. Jak myślicie o rozwodzie. Zobaczymy co jest pod spodem. No ktoś was może oszukać w tych tych. Może ktoś nie być fair w tych sprawach. Albo jeśli hmm, chodzicie do darmowego adwokata prawnika to on się na tym nie zna. Lwiątka. Słuchajcie lampa z góry się odbija ale nie wiem jak tą lampę tą kamerę ustawić także wybaczcie. No, lwiątka, dzieciątko, albo będziecie mamą, tatą, albo będziecie chrzestną, albo po prostu spędzicie czas z dzieckiem. Może trzeba odwiedzić dziecko, kochani. Jakieś dziecko czeka może na prezent. Dzieci będą ważne. Pieniądze na dzieci, no. Słuchajcie, no to um, moje raczki, nieboraczki. Jak macie ochotę, też Ascendę odsłuchać, no, to słuchajcie. A słuchajcie, mmm, trudne czasy się kończą. Kończą się, z czymś był problem, z dziećmi, z nauczycielem, z pieniędzmi. Kończy się. Kończy się trudny czas. Uff, bliźnięta. A ja to chcę. I znowu dzisiaj ta kobieta króluje, patrzcie, jakaś, jakaś ważna kobieta, matka teściowa, e, szefowa będzie ważna, może sprawy z kobietą, patrzcie, choroba pod spodem, e, może trzeba się zaopiekować, może trzeba ją wziąć na Wigilię, zadzwonić do niej, zajmijcie się, przyjrzyjcie się sąsiadom też, no. by czuli się. Kochani, koniec, koniec wszystkiego, koniec kłopotów, koniec zmartwień. To nie jest, kochani, żadna śmierć i tak dalej, bo dla singli to jest koniec samotności, dla osób biednych to jest koniec biedy. Tutaj mamy bogatego mężczyznę, ktoś ci poda rękę, patrzymy dalej. Tak, kochani, jeżeli miałeś koło siebie fałszywe osoby, to je po prostu rozpoznasz i ktoś ci powie, wygada się. No, i baranki, które wiecznie pierwsze, dzisiaj ostatnie. Ale ostatni będą pierwszymi, nie? A ty świecisz się, najpierw skaczesz, szalejesz. Ja nie wiem, co ja mam z tymi. Też tak macie z tymi całymi świeczkami, co kupię, to dziwne. Dziwne. No, słuchajcie, plany róbcie i to takie dalekosiężne, bo. Może niektórzy z Was planują już coś od dawna, ale tu mamy tą kotwicę i ja Wam powiem tak, że dla mnie ta karta mówi: Twoje marzenia się mogą spełnić. Także uważaj o czym marzysz, baranku, i nie załamuj się, że coś. No ja wiem, bo baranki są niecierpliwe, one by chciały na już. A tu Seneda, tu Seneda. Pierwsza, druga, trzecia. Zaczynamy oczywiście od pierwszej. Elastyczność, skarbeczki. Afirmacje możecie sobie powtarzać, pisać. Jestem wolny, jestem elastyczny. Życie jest pełne niespodzianek i zmian. Płyn z prądem, opór stanowi źródło kłopotów. Poproś swojego anioła o pomoc w otwarciu umysłu i serca na nowe pomysły i idee. Jeśli zaakceptujesz możliwość wybrania innej drogi, otworzą się one przed Tobą niewidoczne wcześniej drzwi z łatwością przejdziesz przez te zmiany. Każdy problem da się rozwiązać. Popatrz więc z miłością i nadzieją na wszystko, co Cię otacza, a poczujesz, jak swobodnie przepływa przez Ciebie życiowa siła. Poczujesz się zdrowy i pełen życia, odnajdziesz w sobie niezbędne siły i mądrość, które pomogą ci stawić czoła zmianom. Afirmacja, kochani: jestem wolny i elastyczny. Dwojeczki, poddanie się, po prostu. Afirmacja: poddaj się nurtowi życia. Piękna jest ta karta, gratuluję Wam. Ilekroć sprzeciwiasz się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproś Anioły o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, walki, schematów myślowych i rutyny, by Twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii, a przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się, dostrój się do wibracji, polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły będą cię wspierać. Jeszcze raz przypomnę afirmację: Poddaję się nurtowi życia. No i trójeczki. A ja już wiem, kto wybrał trójeczkę. Jest moc. Afirmacja. Jestem pełen spokoju, mocy i pewności siebie. Moc. Pamiętaj, że nosisz w sobie boski pierwiastek. Nie pozwól zatem, by ktokolwiek cię poniżał. Ty jesteś spokojny, rozluźniony, masz wielką moc i nikt nie może cię zdenerwować lub decydować za ciebie. Odnajdź spokojne, ciche miejsce w swojej duszy. Ulecz swoją złość i oczyść emocje. Polegaj na własnym osądzie i samodzielnie podejmuj decyzje. Wzięcie odpowiedzialności za własne życie pomaga ci rozwijać się duchowo. Stań więc na własnych nogach i bądź silny. Prawdziwa moc bierze się z wewnętrznej siły, poczucia własnej wartości i pewności siebie. Odszukaj dzisiaj swoją moc. Afirmacja jestem pełen spokoju, mocy i pewności siebie. A ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za 6000. Bardzo dziękuję za każdego lajka, like za każdy komentarz, za to, że ze mną jesteście, za to, że udostępniacie horoskopy, za to, że wspieracie mój kanał i że dzięki Wam mogę spełniać swoją marzenie, swoje marzenia i, i pasje. I zapraszam Was już jutro na kolejny film. Przesyłam moc uścisków. Dziękuję Wam z całego serca za wszystko i zapraszam ponownie. Buziaki, pa, pa kochani.